Dobry Państwo, drodzy damy i panowie, ladies and gentlemen. Wiem, że mogę mówić po polsku, ponieważ organizatorzy zagwarantowali wielojęzyczność, wielojęzykową platformę. Szanowni Państwo, jest niezmiernie miło mieć okazję przedstawienie Państwu wyników badań, które ostatnio pracujemy w Instytucie Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prace te nie są związane bezpośrednio z bezzałogowymi pojazdami, niemniej jednak ciągle są związane dalej z pojazdami, z badaniem transportu, ruchu, który jest prowadzony w miastach. Zanim przejdę do głównego tematu mojego dzisiejszego przedstawienia, chciałabym powiedzieć, że współpracujemy razem z profesorem Uwe Majbergiem już od prawie 20 lat, z panią dr Krystyną również już od dłuższego czasu. Mieliśmy doświadczenia wspólne właśnie w temacie, w skrócie, dronów. Natomiast dzisiaj chciałabym, tak jak powiedziałam, przedstawić Państwu doświadczenia mojego Instytutu Inżynierii Mechanicznej w badaniach transportu, ale właśnie już tego większego, czyli po prostu taboru autobusów w mieście Zielona Góra. Króciutko, zanim przejdę do głównego tematu mojego dzisiejszego wystąpienia, powiem, iż Instytut Inżynierii Mechanicznej jest w strukturze Uniwersytetu Zielonogórskiego jako niezależna jednostka. Posiadam w tej chwili 5 katedr, tak jak Państwo widzicie, z różnych obszarów działalności. Zajmujemy się zarówno bezpieczeństwem, inżynierią bezpieczeństwa, jak i właśnie automatyzacją produkcji, wsparciem informacyjnych przeróżnych rozwiązań, czy w przedsiębiorstwach, czy właśnie w instytucjach publicznych. Zajmujemy się również inżynierią materiałową, jak również budową, konstrukcją maszyn. Posiadamy również laboratorium inżynierii mechanicznej, które składa się z wielu pracowni, w ramach których prowadzimy nasze zarówno badania naukowe, jak i prace z studentami. Jeżeli mam powiedzieć o moim instytucie w liczbach, to mam 900 studentów, prawie 50 naukowców, mamy techniczny personel, jak również mamy oczywiście studentów studiów doktoranckich. Bardzo osobiście mówię mój instytut, ponieważ mam zaszczyt pełnić funkcję dyrektora tego instytutu i prowadzimy w ramach naszych działań 3 kierunki studiów, czyli inżynierię produkcji, inżynierię mechaniczną i właśnie bezpieczeństwo higiena pracy. To, czym chciałabym się dzisiaj z Państwem podzielić, jest to doświadczenie ostatniej współpracy badawczej, którą prowadzimy z naszym Departamentem Transportu, czyli w skrócie MZK, Miejski Zakład Komunikacji w mieście Zielona Góra. Dlaczego te badania są prowadzone i dlaczego tak ważna jest podejmowana ta tematyka na tym międzynarodowym kongresie? Przede wszystkim Zielona Góra ma obecnie największą flotę autobusów elektrycznych w Polsce. Tutaj została poczyniona bardzo duża inwestycja, aby doposażyć i wymienić tak naprawdę posiadane środki komunikacji w mieście Zielona Góra. My tak naprawdę w tej chwili możemy mówić o 11 stacjach szybkiego ładowania tych naszych autobusów, plus 32 stacje mamy również zwykłych ładowania. Z wyliczeń, które obecnie prowadzimy i tak to wygląda w praktyce, wiemy, że tak naprawdę czas, ale tego szybkiego ładowania, to mamy 20 minut i tak naprawdę wystarcza to na zakres 50 km. To, co oczywiście dalej robimy, to prowadzimy badania pokazujące szeroko zakrojoną analizę parametrów, które związane są z wymianą i wprowadzeniem tutaj autobusów elektrycznych w mieście Zielona Góra. Na podstawie tej analizy można wypracować dalsze, kolejne kroki, które chcemy podejmować w rozwoju środków komunikacji w Zielonej Górze. Z jednej strony
strony bazujemy i prowadzimy analizę dotyczącą właśnie poprawy, czyli zmniejszenia emisyjności poprzez publiczny transport w tej Zielonej Górze w naszym mieście, a z drugiej strony badamy się, czy jako odbiorcy, czyli tak naprawdę pasażerowie, czy oni są zadowoleni ze zmian, czy dostrzegają absolutnie te zmiany i czy to tak naprawdę również ten komfort użytkowania, który jest również ważny w usługach publicznych, no jest na odpowiednim poziomie, czy być może został to, co sobie, tego sobie, co wszyscy życzymy, po prostu podwyższony. Zatem badaliśmy ten zrównoważony rozwój naszego transportu w trzech takich aspektach. Oczywiście to był aspekt środowiskowy, społeczny i ekonomiczny. W ekonomicznym to są bardzo proste kryteria, ponieważ no, mówimy tutaj zdecydowanie o cenie. No, natomiast kryteria społeczne to oczywiście satysfakcja klienta, podwyższenie innowacji czy właśnie komfort użytkowników. Tak? No, oczywiście w środowiskowym no, to mówimy tutaj o redukcji tak naprawdę i zmniejszenia emisji, które transport publiczny po prostu generował. Badaliśmy też odbiorców, czyli użytkowników, co dla nich tak naprawdę jest największą przewagą, jakie korzyści upatrują w tego, że no w tej chwili mamy tak dużą flotę autobusów elektrycznych. No pierwsze takie było wszystkim znane, KeepCon, bo poproszę, pozwolę sobie tutaj zostawić w języku angielskim, spokojna jazda, ekologia i oczywiście zapewnienie jakości powietrza. Myśmy tutaj zastosowali różne metody, mój zespół, ja wraz z zespołem oczywiście prowadziliśmy różne analizy statystyczne. Istotny jest tak naprawdę efekt, ponieważ co się okazało, że tak naprawdę póki co dla pasażerów, czyli odbiorców tak dużej inwestycji, tak naprawdę te parametry, takie jak płynność jazdy, przyjazność ekonomiczna, czyli ekologia ta i zapewnienie jakości powietrza, one wcale nie są istotne dla podwyższenia komfortu ich jazdy. To naprawdę była ponad 1000 osób zostało przebadanych w różnych odstępach czasu, oczywiście obliczonych odpowiednio i dobranych te parametry zostały odpowiednio w poszczególnych jednostkach czasowych. No, niemniej jednak no, w wyniku tych prowadzonych badań no, uzyskaliśmy takie wnioski. Kolejnym krokiem, który został poczyniony we współpracy z naszym MZK, czyli tym naszym przedsiębiorstwem zajmującym się komunikacją transportu publicznego, to poproszono o tak naprawdę badanie efektywności rozwiązań, które mają stanowić docelowo kompleksowy, inteligentny system, który jest w tym transporcie publicznym u nas w Zielonej Górze. Oczywiście część rozwiązań zostało już wprowadzonych, część ciągle są rozwijane i tutaj nasza współpraca opiera się na tym, aby te rozwiązania właśnie w zakresie wsparcia informatycznego po prostu prowadzić i umożliwić ich wdrożenie produkcyjne właśnie w tym przedsiębiorstwie. Tak. Tutaj również zbudowaliśmy poszczególne kryteria, które są zgodne z koncepcją szeroko rozumianego tego smart city, czyli mądrego miasta, które jest wyposażone w wiele rozwiązań pomagających z jednej strony płynne utrzymanie ruchu, z drugiej strony monitorowanie i no, ten trzeci aspekt szalenie istotny, po prostu predykcja i prognozowanie pewnych zdarzeń. Proszę Państwa, to były prace złożone, które polegały na tym, żeby określić poziom efektywności poszczególnych rozwiązań wchodzących w skład inteligentnych systemów w transporcie publicznym. Należało dla każdego kryterium określić w złożonych wskaźnikach pewne poziomy. Tutaj we wstępie pokazałam odnośniki, strony internetowe, gdzie znajdziecie Państwo no, głęboki, pogłębiony opis tych tutaj prac, natomiast karta ta pokazywana jest przeze mnie w celu uświadomienia Państwu, iż wiele
prac musi być wykonane, aby uwzględnić tak wiele kryteriów, które predysponują dane miasto do nazywania się Smart City. Jest to szereg połączeń, reguł, których zastosowanie tych reguł eksperckich pozwoli nam zastosowanie wielu rozwiązań w tak zwanej szeroko sztucznej inteligencji, które pozwolą nam następnie budowanie predykcyjnych modeli. Na dzień dzisiejszy nasze przedsiębiorstwo posiada następujące rozwiązania w zakresie information, w zakresie technologii informacyjnych. Tutaj mamy karty oczywiście elektroniczne, mamy aplikacje dla pasażerów, mamy wszystkie tablice elektroniczne na przystankach autobusowych, mamy oczywiście mapy interaktywne, mamy QR-kody, natomiast jest to lista, jak Państwo widzicie, ciągle otwarta, która potrzebuje kolejnych rozwiązań wchodzących w skład właśnie inteligentnego miasta. Tutaj króciutko możemy zauważyć, jak wiele wskaźników zostało wyłączonych, dla których, jak również te wskaźniki, dla których zostały określone poziomy efektywności poszczególnych rozwiązań w naszym przedsiębiorstwie publicznego transportu. A to, co udało nam się osiągnąć, to, że ciągle potrzeba jest nas rozwiązań integrujących zarówno tak zwane to oprogramowanie, które jest konieczne dla wdrożenia ciągłego utrzymania ruchu pojazdów, dla reagowania szybkiego w ramach zmian kolizji, czyli takich niezapowiedzianych przypadków, i integracji z zapewnieniem komfortu i budowaniem świadomości konieczności rozwoju takich rozwiązań dla pasażerów, aby oni też po prostu odczuli komfort z wdrożenia takich rozwiązań i poczuli się częścią również, jeśli tworzymy wspólnie to Smart City jako zielona góra. Tak naprawdę nasze kolejne kroki będą polegały, tak jak powiedziałam, na integracji, zbieraniu danych już w kontekście wielowymiarowych baz danych, na bazie których będziemy mogli budować zaawansowane modele przy zastosowaniu algorytmów i metod sztucznej inteligencji. To, co Państwo widzicie, to konieczne jest, jeżeli mówimy o efektywności i rozwoju, to konieczne jest w tej chwili ciągłe monitorowanie efektywności, zasadności wdrażania nowych rozwiązań. Jeżeli tutaj padły w początkowych otwarciu niniejszego kongresu słowa o dążeniu ku autonomiczności pojazdu, oczywiście tutaj dochodzą do głosu wiele regulacji prawnych, ale jeżeli dążymy w tym kierunku, jeżeli kolejny krok to będzie wymiana też części elektrycznych autobusów już w kierunku autonomicznych, to pytanie, jak można zagwarantować tutaj pewną ciągłość i bezpieczeństwo i zadowolenie i satysfakcję użytkowników z tego, tych środków transportu, komunikacji, które są wdrożone w miastach. Nasze rozwiązania są dobrym narzędziem do właśnie mierzenia i pokazywania, czy dane miasto jest na poziomie już smart city, w których kryteriach, gdzie rozwiązań jeszcze jest potrzeba kolejnych do budowywania, kolejnych rozgraniczeń i kolejnych elementów wdrażania. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałam, to jest część badań, które obecnie prowadzimy i pracujemy wspólnie